zazwyczaj mączniak w takim młodym sadzie występuje na świeżych przyrostach. O i właśnie w tej chwili widzimy, jest to właśnie przyrost zeszłoroczny, wspaniale widocznie jak zabarwienie pędu, czyli wskazujące na to, że ten mączniak był. Jak widzicie Państwo, mamy liście, które nie do końca się chcą właśnie rozwijać, ponieważ pęd był bardzo mocno zainfekowany mączniakiem, co też wskazuje białe zabarwienie kory. Jest to idealny okres na kontynuację walki z tym patogenem. Firma Sumiagro posiada w swojej ofercie preparat Kendo z zawartością substancji aktywnej o nazwie cyflufenamid. Jest to idealny moment do wstawienia tego produktu do swojego programu ochrony, czyli właśnie koniec zielonego pąka, początek różowego pąka. Pomimo, że dzisiaj mamy chłodno, jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry moment do wykonywania takiego zabiegu. Jak już wcześniej wspominałem, widzimy, że te części zielone, które próbują wyrosnąć z pędu zainfekowanego, słabo się rozwijają, ponieważ są gdzieś dalej infekowane, czyli musimy po prostu przerwać tą infekcję. Preparat Kendo jest produktem i zapobiegawczym, i interwencyjnym, i wyniszczającym. Idealnie będzie zwalczał tą chorobę. Tak jak wcześniej wspominałem, nie boi się niskich temperatur, w związku z czym możemy wykonać zabieg. Oczywiście możemy go wykonywać w dwóch technologiach, mianowicie solo w pełnej dawce 0,5 litra na hektar, bądź też możemy wykonać mieszaninę tego preparatu z preparatem parchobójczym, na przykład z difokonazolem. Oczywiście wtedy robimy dawkę połowiczną Kendo 0,2-0,3 plus pełną dawkę produktu parchobójczego. No, najistotniejszą sprawą jest właśnie to, żebyśmy nie przegapili tego początku, bo wielu sadowników chodzi, patrzy, że ma w miarę dobrze, nie dostrzeże takich właśnie sytuacji i czekają z tymi zabiegami do pokwitnienia, czekają aż pędy będą bardzo widoczne, białe. Jest to bardzo, bardzo złe, dlatego przestrzegam, że ta lustracja musi być zrobiona dokładna i wychwytujmy takie właśnie miejsca, z których ten mączniak tam się będzie rozprzestrzeniał, walcząc od tej pory już z tym mączniakiem. Robiąc pełny program ochrony mączniakobójczej, jest szansa, że pozbędziemy się tego problemu, a przynajmniej go będziemy mieli pod kontrolą.